Możemy? Dzień dobry, otwieram 62. sesję 8. kadencji Rady Gminy Firlej. Witam panów radnych, witam sołtysów, witam pracowników gminy Firlej z panem wójtem Grzegorzem Sipkiem na czele. Na łączach też jest pan mecenas Kubiszewski. Także sprawdzimy teraz listę obecności. Bardzo na 15 radnych obecnych jest 12. Stwierdzam kworum do prawomocności uchwał, które będziemy w dniu dzisiejszym podejmować. Przedstawię państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności wójta gminy. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubartowskiemu. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnym ewidencji zabytków położonej na obszarze gminy Firlej. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Punkt dziewiąty, wolne wnioski. Punkt dziesiąty, zakończenie obrad. Czy panowie mają jakieś pytania do porządku? Przystępujemy do głosowania nad porządkiem obrad. Dziękuję bardzo. 12 głosów za. Stwierdzam, że porządek obrad został przez nas przyjęty. Przechodzimy do punktu kolejnego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Bez czytania, protokół został wyłożony. Każdy z panów radnych mógł się z nim zapoznać. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. 12 głosów za. Przechodzimy do punktu czwartego naszych obrad. Sprawozdanie z działalności wójta. Zapraszam panie wójcie. Szanowny panie przewodniczący, szanowne prezydium, państwo radni, obsługa Rady, szanowni państwo sołtysi, drodzy mieszkańcy gminy Firlej. Przedstawię państwu pokrótce sprawozdanie z pracy wójta. Jeśli będą jakieś pytania, bardzo proszę, będę odpowiadał po moim sprawozdaniu lub w trakcie całej trwania naszej sesji dzisiejszej. Proszę państwa, w okresie międzysesyjnym był kontynuowany cykl spotkań sołeckich. Między innymi to był Stary Antoni, Nowy Antoni, Sułoszyn, Majdan Kozłowiecki, Wólka Mieczysławska, Serock, myślę, że to... Nie Kozłowiecki. Proszę? Sobolewski. Majdan Sobolewski, tak. Serock, ale to już za nami są te spotkania, więc myślę, że tutaj już nie będziemy się na ten temat rozgadywać. Proszę państwa, 22 nastąpił odbiór drogi gminnej, w której uczestniczyłem. To jest droga 103-666L, odcinek prowadzący od miejscowości Majdan Sobolewski. Inwestycja ta została sfinansowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I tutaj całkowita wartość inwestycji wynosi 2 128 000 w zaokrągleniu. Następnie uczestniczyłem już w takich może mniej oficjalnych spotkaniach, ale zawsze. 23
odbył się Dzień Ziemniaka w Przypisówce zorganizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich. Tam też spotkałem się z osobami, mówiliśmy o bieżących potrzebach miejscowości. 24. kolejne zebrania sołeckie i tak dalej, nie będę o tym już mówił. 26. podpisaliśmy umowę z bankiem spółdzielczym. Chodzi o obsługę naszych rachunków. 28 września nastąpiło wręczenie promes przy klasztorze Ojców Kapucynów w Lubartowie, w której też brałem udział. Dostaliśmy promesę z rządowego programu odbudowy zabytków na realizację zadania renowacja cmentarza powstańców styczniowych w miejscowości Sobolew Kolonia. Promesa opiewa na kwotę 960 400 zł i gmina ponosi tutaj 2% wkładu własnego w realizację tej inwestycji. Tam jest nieuregulowany stan prawny, więc trzeba będzie jeszcze podpisać porozumienie z panem wojewodą, jeszcze dodatkowe inne dokumenty, o których będę państwa na bieżąco informował, aby ta inwestycja została zrealizowana. Pod koniec września zorganizowaliśmy piknik ekologiczny pod nazwą Mówisz Chwilę i Myślisz Eko, naturalnie lubelskie. Impreza ta została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz sfinansowana w całości ze środków zewnętrznych. Gmina Firlej nie poniosła żadnych z tego tytułu obciążeń. Również nagrody, które zostały przyznane dla dzieci biorących udział w konkursie, też były pozyskane z innych źródeł niż nasz budżet. A 1 października uczestniczyłem w 6 edycji Gminnego Dnia Seniora, która to uroczystość została zorganizowana w Sosnowym Uroczysku. Bardzo dużo osób przyszło. Mam nadzieję, że takie uroczystości będą kontynuowane. Jestem przekonany, że tak będzie ze względu na to, że osoby, które były zaproszone, naprawdę bardzo mile to wspominają. Spotkałem się również w ośrodku Marta na takim ognisku, może na spotkaniu zorganizowanym przez seniorów działających przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju. Również odbyłem w tym dniu spotkanie z wojewodą lubelskim Jarosławem Stawiarskim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Rozmawialiśmy wtedy o potrzebach bieżących naszej gminy i nakreśliliśmy wizję wzajemnej współpracy między Urzędem Marszałkowskim oraz omówiliśmy możliwość pozyskania funduszy na inwestycje na terenie całej naszej gminy. I wynikiem tej rozmowy właśnie z panem marszałkiem było zorganizowane nie 12 października szkolenia w naszej gminie, w bibliotece, dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminnych, podległych nam jednostek organizacyjnych, a także dla przedsiębiorców i instytucji kultury, również stowarzyszeń. Kolejne spotkanie odbyłem z dyrektorem i pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie odnośnie inwestycji drogowych. Między innymi poruszaliśmy temat chodnika na ulicy Serockiej, ale nie tylko, bo sprawy były bardzo szerokie. Będą kontynuowane nasze spotkania ze względu na to, że wszystkie inwestycje, które odbywają się na terenach, proszę państwa, na gruntach powiatu lubartowskiego bądź na drogach powiatu lubartowskiego, no potrzebują takich konsultacji. Z kolei 5 października w naszej gminie zorganizowano spotkanie dotyczące doradztwa Czyste Powietrze. Spotkanie prowadzili pracownicy też Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Chodziło o to, aby zapoznać społeczność gminy Firlej z programem, na którym to można by było, czy przy pomocy którego będzie można wymienić źródła ciepła, pozyskać dofinansowanie na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną, dokumentację, audyt energetyczny, czy dokumentację projektową.
I tak po kolei jeszcze na spotkaniu sołeckim we wsi Majdan Sobolewski, w której też uczestniczyłem, dowiedziałem się o problemie z drogą gminną prowadzącą przez Majdan do sąsiedniej miejscowości Gawłówka. W związku z tym zorganizowałem tam spotkanie na terenie kopalni, gdzie mogliśmy zapoznać się z bieżącą sytuacją drogi, która przez tą kopalnię przechodzi. No i dyskutowaliśmy z właścicielem tego terenu nad rozwiązaniem problemu. A problem jest taki, że ta droga jest bardzo rozjeżdżana przez no nawet jego maszyny, czy przez ludzi. Jeśli deszcz popada, to tam praktycznie jest tragedia z przedostaniem się na drugą część tej nieruchomości, przez którą przechodzi ta droga. Ta droga znajduje się na skraju wyrobiska z jednej strony, a z drugiej strony już niedługo też będzie się znajdować. Jest to droga 3-metrowa i w wyniku rozmów doszliśmy do porozumienia, że zamieniamy działkę biegnącą przez kopalnię na inną działkę łączącą drogę powiatową i drogę gminną. Zamieniamy działkę 3-metrową na działkę 10-metrową. To też wymaga pewnej procedury w związku z tym, że musimy mieć wycenę biegłych rzeczoznawców na wszystkie działki, które będą zamieniane, ale właściciel tej kopalni deklaruje ponieść wszystkie koszty związane z podziałem części działki, która jest pod jego, czy na jego posesji, czy obok, i sporządzeniem aktu notarialnego celem przekazania tych dwóch działek. Ten problem dosyć długo nie został wyjaśniony. Ja uważam, że jeśli przyczyniamy się w ogóle w gminie do tego, aby uprościć przedsiębiorcom działalność gospodarczą, to powinniśmy to robić. A jeśli dodatkowo korzystamy na tym, że mamy uregulowany stan później dróg, czy innych nieruchomości, to wydaje mi się to jak najbardziej celowe. Tak, i proszę Państwa, 8 października mieliśmy taką miłą uroczystość wręczenia medali prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. Były to medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Oznaczenie to ustanowione zostało w 1960 roku. Przyznawane jest w dowód społecznego uznania osobom, które przeżyły w jednym związku 50 lat. No i z takich już mniejszych, chociaż też istotnych spraw, to muszę powiedzieć, że uczestniczyłem również w spotkaniu w Woli Skromowskiej na uroczystości drugiej edycji Danie Wspólnych Chwil. Jest to program Fundacji Biedronka i Kół Gospodyń Wiejskich. Ideą spotkań jest wspólny posiłek, rozmowa oraz zachęcenie seniorów do aktywności. I korzystając z tego zaproszenia, wręczyłem na ręce prezes Zarządu Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej, pani Urszuli Osik, nagrodę pieniężną za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii Wieniec Nowoczesny, który to konkurs został zorganizowany na dożynkach powiatowych w Ostrowie Lubelskim. W kolejnych dniach na ręce dyrektorów szkół podstawowych gminy Firlej wręczyłem nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody przyznane zostały dla pracowników oświatowych zespołu przedszkolnego w Firleju, zespołu szkolno-przedszkolnego w Woli Skromowskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Przypisówce. 11, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy posiedzenie wspólnych komisji Rady Gminy Firlej, której wynikiem jest dzisiejsza sesja. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, to wrócimy jeszcze, to już mówiłem o tym, że zostało spotkanie u nas przeprowadzone, fundusze europejskie na 2021-2027 dla firm, na rozwój oraz dla instytucji w obszarze rewitalizacji, edukacji, kultury i pomocy społecznej. To o tym spotkaniu w bibliotece już mówiłem. Proszę Państwa, 13 uczestniczyłem w dwóch szkołach w wizytach
i to były wizyty w Antoninie Nowym z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Skromowskiej. Szanowni Państwo, w tych tylko dwóch, ze względu na to, że czas mnie ograniczał, a zaproszenie było skierowane właśnie z tych dwóch jednostek do wójta gminy. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczyłem 16 października nagrody wójta gminy Firlej dla przedstawicieli oświaty z naszej gminy za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. Tamte nagrody były dla nauczycieli. Wręczyłem je dyrektorom, którzy to dyrektorzy rozdysponują pieniądze nauczycielom bądź już rozdysponowali, a 16 października wręczyłem nagrody wójta panu Pawłowi Dobkowi, dyrektorowi zespołu szkolno-przedszkolnego Woli Skromowskiej, pani Beacie Żyro oraz pani Jolancie Dybale, nauczycielom zespołu szkolno-przedszkolnego w Firleju. 17 odbyło się spotkanie z prezesami OSP, którzy zostali zaproszeni na szkolenie z pierwszej pomocy w Woli Skromowskiej. Odbyło ono się wczoraj. Cieszę się, że druhowie OSP przybyli na to spotkanie. Tam zostały wręczone pewne gadżety, które na pewno się druhom przydadzą. I muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że powziąłem starania, aby pozyskać jakieś dofinansowanie, które kiedyś było mi obiecywane, a dzisiaj już dochodzi do takiego stadium zaawansowanego. Piszemy wniosek do firmy zewnętrznej, która zasponsoruje jakieś albo kwotę jakąś przeznaczy na inwestycje w każdej OSP z naszej gminy, czy w naszej gminie. Myślę, że w tym tygodniu jeszcze albo w następnym już dojdzie to do skutku. Oczywiście w tym okresie międzysesyjnym pracujemy nad zmianami w budżecie, które Państwo dzisiaj będziecie też procedować, oraz tworzeniem budżetu na rok 2024, co ewentualnie zostanie później szczegółowo przedstawione. W czasie między sesjami zleciłem również uporządkowanie terenu przy starej szkole w Łukówcu. Ze względu na to, że budynek jest tragiczny, przynajmniej uporządkowanie terenu pozwoli na to, aby zorientować się albo wycenić rozbiórkę, czy zdecydować, w którą stronę pójdziemy. To jeszcze będzie przedmiotem dyskusji. Szanowni Państwo, myślę, że to na tą chwilę tyle, ponieważ resztę uwag nie dotyczy pracy stricte wójta, a myślę, że zabiorę jeszcze głos w wolnych wnioskach, gdzie przedstawię Państwu jeszcze problematyczne rzeczy, które są związane również też z pracą wójta, ale to już w wolnych wnioskach. Patrzę jeszcze tutaj na zestawienie pewnych działań, które podjęliśmy. Pewne rzeczy już mówiłem. Ogłosiliśmy również postępowanie przetargowe na odbiór i transport zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Firlej w 2024 roku. Termin składania ofert jest do 19, czyli do dzisiaj. I uzyskaliśmy, proszę Państwa, wstępne promesy inwestycyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadań budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Firlej, kwota 1 995 000, oraz budowę infrastruktury społecznej na terenie gminy Firlej w kwocie 8 653 000. Zawarliśmy umowę z wojewodą o sfinansowanie remontu drogi w Serocku, czyli tam tej drogi, którą Państwo żeście podejmowali na poprzedniej sesji. Nastąpiło wczoraj. Wczoraj otworzyliśmy oferty na remont drogi gminnej w Serocku. Po to zawarcie umowy było 16, 18. Otworzyliśmy oferty.
Kwota planowana na sfinansowanie zamówienia to jest 788 tysięcy i tutaj z tego co widzę, a można zobaczyć też u nas chyba na BIP-ie już jest, najniższą ofertę złożyło PRD w Lubartowie na kwotę 551 448 złotych 51 groszy. Szanowni Państwo, jeśli będą pytania szczegółowe, to bardzo proszę, w miarę możliwości będę odpowiadał, a tak jak mówię, reszta w wolnych głosach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Chciałem tylko sprostować jedną sprawę odnośnie drogi na Majdanie. Rada podjęła decyzję i zadanie miało być realizowane. Dlaczego nie zostało zrealizowane, to już nie pytanie do Rady. Przechodzimy, czy są jakieś pytania do sprawozdania? Nie ma. Przechodzimy do... Tak, tak. Pani sekretarz. Bardzo istotna sprawa. Szanowni Państwo, od dzisiaj mamy nowego pracownika, panią sekretarz, panią Katarzynę Brzozowską. Bardzo serdecznie witamy na pokładzie i życzymy sukcesu. Rzadko takie są owacje, także pani sekretarz, to jest też wyzwanie. Na zachętę. Proszę. Na zachętę. Szanowni Państwo, pani sekretarz została powołana, znaczy został ogłoszony konkurs, tak jak mówiłem, to nie jest powołanie, tylko został ogłoszony konkurs. Do ustnego, że tak powiem, konkursu miało przystąpić dwie osoby. Jedna osoba się wycofała, pani sekretarz obecna od dzisiaj będzie pełnić tą funkcję i była to jako jedyna kandydatura. Więc no też chciałem sprostować pewne takie w eterze czy w internecie informacje, że swojego człowieka na to stanowisko, że tak powiem, powołałem. Nie, to był konkurs otwarty. Każdy mógł w tym konkursie uczestniczyć, aczkolwiek ja bardzo się cieszę, że pani Katarzyna wygrała i że złożyła dokumenty, bo znając specyfikę pracy pani sekretarz w gminie Lubartów, można mieć przekonanie, że funkcjonowanie tego urzędu gminy, które dzisiaj rzeczywiście no, nie jest na najwyższym poziomie, się zmieni. Proszę Państwa, pani sekretarz organizacyjnie przyjrzy się pewnym sposobom prowadzenia tego urzędu, ale to myślę, że jeszcze pani sekretarz sama o sobie kilka słów powie. Ja bardzo się cieszę i serdecznie panią sekretarz witam. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Wójcie, bardzo dziękuję za zaufanie i podpisanie ze mną umowy. Szanowni Państwo, 16 lat pracuję w samorządzie. 1 września 2007 roku wygrałam konkurs i podpisałam umowę w Urzędzie Gminy Lubartów. Zajmowałam się Radą Gminy przez 2 lata, więc współpracowałam na bieżąco z Państwem Radnych, z sołtysami, ze stowarzyszeniami. W ramach awansu wewnętrznego zostałam przesunięta na stanowisko kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego, więc zajmowałam się stricte organizacją pracy w urzędzie oraz sprawami kadrowymi, gdyż w gminie Lubartów nie było kadrowca, rolę i funkcję kadrowca przejęłam ja. W 2013 roku pan wójt ogłosił konkurs na stanowisko sekretarza, ponieważ przez kilka lat też w gminie Lubartów nie było sekretarza. Tak jak w gminie Firlej wielokrotnie były zapisy w protokole, że stanowisko sekretarza jest obligatoryjne. Podjęłam to wyzwanie, wystartowałam do konkursu. Przez 10 lat, 14 października minęło 10 lat, jak pełniłam tą zaszczytną funkcję sekretarza gminy Lubartów. W związku z ogłoszeniem konkursu w gminie Firlej podjęłam decyzję o przystąpieniu do tego konkursu. Dziękuję bardzo komisji konkursowej, która przeprowadzała ten konkurs oraz panu wójtowi za zaufanie i chęć dołączenia zespołu w gminie Firlej.
Szanowni Państwo, Urząd Gminy i funkcjonowanie Urzędu to jest długotrwały proces. Żeby Urząd funkcjonował prawidłowo wraz z jednostkami, to nie będzie tak, że zweryfikujemy dokumenty, zrobimy nowe dokumenty i będziemy funkcjonowali. To jest ciągła praca Pana Wójta, pracowników Urzędu, kierowników, Państwa Radnych również, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Więc mam nadzieję, że jako jeden zespół będziemy budować gminę Twirlej i realizować zadania, które są przed nami stawiane. Powiem może troszkę o swoim wykształceniu, ponieważ moje wykształcenie rozwijało się i budowało się razem z moim rozwojem zawodowym. Z wykształcenia jestem socjologiem o specjalizacji polityka społeczna. Mam również ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna z wychowaniem fizycznym. W trakcie pracy zawodowej ukończyłam studia podyplomowe w zakresie zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej w administracji publicznej. Kolejne moje kierunki, które kończyłam, były wywołane potrzebą chwili, ponieważ przepisy prawa bardzo się zmieniały. W tak zwanym międzyczasie, jak zmieniały się przepisy, dokumenty organizacyjne bardzo ewoluowały. RODO, które w 2018 roku dyrektywa unijna nałożyła na samorządy obowiązek w szerokim zakresie wprowadzenia ustawy o ochronie danych osobowych, pomimo że ona od 2002 roku funkcjonowała, ale w 2018 roku nastąpiła taka fobia RODO. W międzyczasie ukończyłam studia z zakresu ochrony danych osobowych, legislacji i w tym roku, w 2023 roku, skończyłam studia na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Warszawie, audytu i kontroli zarządczej. Mam nadzieję, że moje doświadczenie zawodowe i praca przyczynią się do tego, abyśmy wspólnie budowali gminę Firlej. Oczywiście liczę na Państwa współpracę i życzliwość. Nie ukrywam, że nie znam urzędu. Do urzędu weszłam pierwszy raz, jak przyjechałam złożyć dokumenty. Druga moja wizyta była podczas konkursu. Dzisiaj mam nadzieję, że po sesji poznam pracowników i urząd, więc życzę sobie i Państwu dobrej współpracy. Dziękuję. Dziękuję i witamy na pokładzie. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubartowskiemu. Zapraszam Pani Skarbnik. Mównica jest zarezerwowana na kolejne punkty. Szanowni Państwo, pierwszy projekt uchwały Rady Gminy Firlej z dnia 19 października 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi lubartowskiemu. Na podstawie przepisów artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ustawy o finansach publicznych, Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się pomocy finansowej powiatowi lubartowskiemu w kwocie 100 tysięcy złotych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania remont drogi powiatowej numer 1531L od kilometra 0 do 8601 do kilometra 2 plus 050 w miejscowości Firlej, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przy czym nie więcej niż 50% wkładu własnego w wartości zadania. Paragraf 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi porozumienie zawarte między gminą Firlej a powiatem lubartowskim. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak jak już rozmawialiśmy na komisjach,
Ten projekt uchwały jest skutkiem otrzymania przez powiat lubartowski dofinansowania do realizacji tego remontu tej drogi powiatowej. Powiat lubartowski zwrócił się 6 września 2023 roku do gminy Firej o dofinansowanie tego zadania. Planowany termin zakończenia robót to grudzień 2023 roku i uzgodnione zostało na komisji, że gmina dofinansuje ten remont drogi w wysokości 100 tysięcy złotych. Po podjęciu tej uchwały, zaplanowaniu środków w budżecie gminy zostanie zawarte stosowne porozumienie z powiatem lubartowskim, które określi szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji. Bardzo dziękuję. Czy są pytania? Proszę. Ja może z miejsca tylko powiem, że to jest odcinek, część drogi i żeby ludzie wiedzieli, że jest to 1200 metrów od skrzyżowania z drogą numer 19. Bo tutaj tak te cyferki, które pani przeczytała, to dotyczą całości odcinka, który ma być później realizowany od rynku. Więc to tyle. Nie byłem na komisji, ale... Dziękuję. Proszę panie burmistrzu. Szanowni Państwo, nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, ale myślę, że to też zaskoczeniem nie będzie, bo dokumenty tutaj były u nas w gminie. Nie jest to porozumienie, ale żebyście Państwo byli pewni, że powiat będzie tę drogę robił z naszym wkładem. Ja dzisiaj podpisałem list intencyjny z panem starostą dotyczący zabezpieczenia tych środków. Jeśli będzie potrzebne, tak jak pani skarbnik mówi, porozumienie, myślę, że nie będzie też problemu, aby to porozumienie zawrzeć, aczkolwiek list intencyjny też określa nasze działanie, nasz wkład i opisuje, jaka to jest inwestycja. Szanowni Państwo, dopiero dzisiaj to zrobiłem ze względu na to, że wczoraj dostałem te dokumenty. Myślałem, że tego listu nie będzie podpisanego, ale już mamy podpis, więc powiat lubartowski wie o naszej kwocie, którą wpisaliśmy do budżetu. Chciałem Państwu tylko powiedzieć, że właśnie zostało to podpisane. Dziękuję. Dziękuję. Czy pytania? Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Dziękuję. 12 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez nas przyjęta. Przechodzimy do punktu kolejnego. Tak. Punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Filej. Projekt uchwały. Na podstawie przepisów artykułu 7 ust. 1 punkt 9 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z przepisami artykułu 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały nr 61/301/2023 Rady Gminy Firej z dnia 22 września 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Firlej, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2023 roku, pozycja 5782. Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy. Udziela się parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem przemienienia pańskiego w Firleju dotacji w kwocie 480 tysięcy złotych na realizację inwestycji pod nazwą prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym kościoła parafialnego pod wezwaniem przemienienia pańskiego w Firleju w 2024 roku. Ustęp drugi. Środki dotacji pochodzą z rządowego programu odbudowy zabytków realizowanego w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład w wysokości 470 400 zł
oraz budżetu gminy Firy w wysokości 9600 zł. Paragraf drugi. Szczegółowe zasady otrzymania dotacji, jej realizacji i rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Firlej a parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem przemienienia pańskiego w Firleju. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak jak już wielokrotnie była o tym mowa, jest to dotacja planowana na rok 2024. Wpłynął wniosek parafii o udzielenie tego dofinansowania w tej formie dwa dni temu. Wniosek złożony zgodnie z podjętą ostatnią uchwałą określającą zasady dotowania tego typu przedsięwzięć. Tak jak Państwu to przedstawiałam na komisjach, podjęcie tej uchwały w sprawie udzielenia dotacji już w 2023 roku, mimo tego, że sama dotacja będzie udzielona w 2024 roku, a być może nawet rozłożona 2024-2025, wynika z tego, z samych procedur, jakie są określone dla tego rządowego programu odbudowy zabytków. Chodzi o to, by można było uruchomić całą procedurę wyłonienia wykonawcy zadania, bo obecnie mamy wstępną promesę na uzyskanie tego dofinansowania, ale program rządowy wymaga, by było zagwarantowane ze strony budżetów gmin udzielenie tej dotacji w latach przyszłych, by można było przeprowadzać postępowanie o zamówienie publiczne, które wyłoni wykonawcę tego zadania. Następnie po podpisaniu umowy będzie już promesa zawierana, udzielana i będzie można realizować to zadanie. Ta dotacja, zaplanowanie tej dotacji też ma swoje odzwierciedlenie, o czym tutaj Państwu zasygnalizuję. Przy wieloletniej prognozie finansowej to zadanie, a mianowicie dotacja, zostało wpisane do przedsięwzięć realizowanych w latach przyszłych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Dziękuję. Pytania? Przystępujemy do głosowania. Głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez nas przyjęta. Przechodzimy do punktu kolejnego. Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok. Proszę Pani Skarbnik. Projekt uchwały z 19 września 2023 roku. Na podstawie przepisów artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, artykułu 239, artykułu 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 52/258/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok ze zmianami. Punkt pierwszy. Określone w paragrafie pierwszym dochody budżetu w kwocie 42 170 225 zł i 86 zł zwiększa się o kwotę 1 552 636 zł i 21 groszy z tytułu środków uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1 532 636 zł i 21 groszy oraz wpływów realizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Firlej w kwocie 20 000 zł i zmniejsza się o kwotę 660 tysięcy złotych, w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 350 tysięcy złotych i dochody bieżące z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków o kwotę 310 tysięcy złotych. Zmiany w dochodach budżetu zamieszczone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody budżetu wynoszą 43 062 862 zł i 7 groszy, to jest dochody bieżące wynoszą 33 792 217 zł 70 groszy, w tym dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
5 716 350 złotych 45 groszy, a dochody majątkowe wynoszą 9 270 644 zł i 37 groszy. Punkt drugi. Określone w paragrafie drugim wydatki budżetu w kwocie 44 922 229 złotych 30 groszy zwiększa się o kwotę 349 736 złotych 72 grosze i zmniejsza się o kwotę 196 100 złotych 51 groszy. Z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 343 586 złotych 70 2 grosze i zmniejsza się o kwotę 142 457 złotych i 1 grosz, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6150 i zmniejsza o kwotę 53 643 złotych 50 groszy. Zmiany w wydatkach budżetu zamieszczone zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki budżetu wynoszą 45 075 865 zł i 51 groszy, to jest wydatki bieżące wynoszą 32 034 118 zł 28 groszy, w tym wydatki i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 5 712 891 zł 39 groszy. A wydatki majątkowe wynoszą 13 041 747 zł i 23 grosze. Punkt trzeci. Określoną w paragrafie trzecim kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o kwotę 739 000 zł, to jest do kwoty 2 013 003 zł i 44 grosze. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek 861 tysięcy złotych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 914 tysięcy złotych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej na realizację projektów 210 267 złotych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 27 736 zł 44 grosze. Punkt 4. Określoną w paragrafie 4 punkt 1 planowaną łączną kwotę planowanych planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 169 803 zł 44 grosze zmniejsza się o kwotę 739 000 zł, to jest do wysokości 3 430 803 zł 44 grosze zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 5. W określonym w paragrafie 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt 6. W określonych w paragrafie 7 punkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt 7. W wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Punkt 8. Określa się plan po zmianach wydatków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli chodzi o uzasadnienie w zakresie zmian dokonanych w tym projekcie uchwały,
to jeżeli chodzi o dochody, to po pierwsze zwiększenie o pozostałą kwotę niewprowadzoną dotychczas do budżetu gminy, przyznanej gminie kwoty z tytułu uzupełnienia środków subwencji ogólnej. Jednocześnie dochody budżetu gminy zostały urealnione w zakresie dochodów bieżących przez wykreślenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku z uwagi na to, że na tę chwilę i do końca roku nie jest planowana żadna sprzedaż nieruchomości gminnych i zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków i za zużycie wody z uwagi na to, że na początek 2023 roku dochody te były kalkulowane w oparciu o stawki, które planowano zwiększyć, planowane były do zwiększenia przez Wody Polskie, ale do końca tego roku na pewno ta procedura nie zostanie zakończona i przeprowadzona, stąd też gmina będzie mogła uzyskać realnie dochody w kwocie niższej o 310 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, zwiększenie tych wydatków jest spowodowane zwiększeniem różnego rodzaju opłat oraz obligatoryjnych wydatków gminy, w tym na przykład na odprowadzane co miesiąc składki na PFRON, wyższe niż zakładano, zostały już w tej chwili, w zasadzie są prognozowane wyższe niż zakładano na początek roku wydatki na oczyszczanie gminy, w tym na odbiór z ulic śmieci różnorakich. Są również konieczne do poniesienia wydatki na oczyszczanie, na oczyszczalnie ścieków, na serwisowanie urządzeń, które w roku poprzednim i jeszcze do tej pory też nie zostały serwisowane. Jest taki wymóg. Również zmiany do wydatków bieżących związane są ze zmianą przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego, które miały miejsce we wrześniu do końca września 2023 roku. W czterech sołectwach Bykowszczyzna, Łukowiec, Zagrody Łukowieckie i Nowy Antonin zostały zmienione przeznaczenia środków, stąd też różnego rodzaju przesunięcia pomiędzy odpowiednimi podziałkami klasyfikacji budżetowej paragrafów musiały nastąpić. Został również wprowadzony wydatek na rozpoczęcie, realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pod nazwą Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Będzie tutaj realizowana w latach następnych inwestycja, w zasadzie wszelkiego rodzaju prace w gminnych jednostkach organizacyjnych poza urzędem, które będą miały na celu poprawić infrastrukturę bezpieczeństwa różnych systemów informatycznych i w ogóle cyfrowych informacji. Tutaj możemy liczyć zgodnie z warunkami tego grantu na dofinansowanie w wysokości 100%, ponieważ tak jak już Państwu mówiłam, gmina kwalifikuje się do tego ze względu na tak zwany wskaźnik zamożności. Z tego co wynika ze stron odpowiedniego programu, nie będzie to budżetu gminy kosztowało żadnego wkładu własnego. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to one dotyczą w szczególności, również są konsekwencją tych zmian przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w tych czterech sołectwach, ponieważ część wydatków, które były wcześniej zaplanowane na jakieś zadania inwestycyjne, teraz zostały te środki przeznaczone na wydatki bieżące, stąd też wydatki majątkowe należało zmniejszyć. Jeżeli chodzi o dotacje, zmiany w zakresie udzielonych dotacji z budżetu gminy, to na tę chwilę została tylko dotacja, o której już tutaj wstępnie mówiliśmy, i uchwała została podjęta 100 tysięcy złotych dla powiatu na dofinansowanie realizacji remontu tej drogi. I ostatnie zmiany dotyczą środków unijnych, one dotyczą różnego rodzaju przesunięć również pomiędzy wydatkami bieżącymi majątkowymi oraz ważna zmiana, uważam, to zmniejszenie deficytu budżetu z kwoty ponad
4 miliony o kwotę 739 tysięcy. Mniejsze przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i w związku z tym niższy planowany deficyt na koniec 2023 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pytania? Nie, no. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 12 głosów za. Stwierdzam, że zmiany zostały przez nas przyjęte. Punkt kolejny. Wieloletnia prognoza finansowa. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 228 ust. 2, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Firli uchwala, co następuje. W uchwale nr 52 łamane przez 257 łamane przez 2022 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Firlej nr 326 łamane przez 2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku. Uchwałą Rady Gminy Firlej nr 55 łamane przez 270 łamane przez 2023 z dnia 10 marca 2023 roku. Uchwałą Rady Gminy Firlej nr 58 łamane przez 288 łamane przez 2023 z dnia 30 maja 2023 roku wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Przyjmuje się po zmianach wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2023-2030 stanowiącą załącznik nr 1. Ustęp 2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Ustęp 3. Przyjmuje się zmieniony wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeżeli chodzi o uzasadnienie do tej uchwały, to po pierwsze w zakresie 2023 roku zmiany w stosunku do poprzednio przyjmowanego WPF-u, wieloletniej prognozy finansowej, dotyczą dostosowania do obecnie przyjętych wartości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz deficytu. To jest wszystko to, o czym przed chwilą mówiłam w zakresie zmian budżetu, kwota dochodów, kwota wydatków w rozbiciu na poszczególne rodzaje dochodów i wydatków, również w wieloletniej prognozie finansowej, tak jak w uchwale budżetowej zmniejszono na rok 2023 planowaną kwotę przychodów i w związku z tym na lata kolejne zmniejsza się kwota długu, ponieważ kwota długu składa się z zobowiązań, które są już zaciągnięte, które się planuje zaciągnąć po pomniejszeniu o rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek planowanych i zaciągniętych. Skoro planowana jest niższa kwota kredytu do zaciągnięcia w 2023 roku 739 tysięcy złotych. W związku z tym na kolejne lata, począwszy od roku 2024, jest planowana o tę kwotę mniejsza kwota zadłużenia, kwota długu. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, to jest zmiana jedynie w zakresie tej dotacji na prace konserwatorskie, o której już mówiłam przy ołtarzu tutaj dla parafii w Firleju. Nie będę powtarzać tych wartości, zarówno wkładu własnego, jak i inwestycji. Jest z tym związane, w zakresie tego przedsięwzięcia wiąże się również to ze zmianą planowanych kwot wydatków o te 480 tysięcy, zarówno w zakresie 2024-2025, no i dochody z tytułu dofinansowania z rządowego programu odbudowy zabytków.
Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 12 głosów za. Ogłaszam 10-minutową przerwę.
Wznawiamy obrady. Przechodzimy do przedostatniego punktu naszych obrad. Wolne wnioski. Czy są pytania? Nie ma pytań. Przechodzi. Proszę, wolne wnioski. No tak, proszę. Pytałem się, czy są pytania. To dalej. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, Szanowni Państwo, ja tylko chciałem taką uwagę tutaj zwrócić, może nam wszystkim, bo tak jak wiemy, inwestycja została już zakończona, odebrana, chodzi mi o ten parking niby szkoły Fidleją. To było w budżecie. Środki nie były w ogóle zabezpieczone. Miała inwestycja kosztować tam ponad 100 tysięcy, kosztowała ponad 200 tysięcy, ale to już zostało oddane, zapomnijmy o tej inwestycji, ale chodzi mi o realizację tego wszystkiego. To miało być pod kątem przywiezienia dzieci i samochody miały odjechać. A teraz to zostało przekształcone na parking. I od czego my tutaj, Szanowni Państwo, jesteśmy? Skoro dajemy jako Rada z budżetu naszego ogólnego pieniążki, no to musi ktoś to nasze prawo jakieś tam no, realizować. A nie my dajemy środki na to, a się robi wolna Amerykanka. Z tego, I to jedna sprawa. Druga sprawa, mam tutaj do Pana taką prośbę. Mówi Pan, że droga ta kopalniana w Sobolewie to tak długo trwa. Otóż Panie kochany, ta droga była przez Radę oglądana, jeździliśmy tam i to nie tak długo to trwa, bo to może od roku trwa. My mamy jeszcze stare zaległości, które wyniknęły nie w tej kadencji, tylko jeszcze wcześniej, tak jak już mówiłem na ostatniej sesji, chodzi mi głównie o tych mieszkańców na Wykoszczyźnie. To już trwa tyle czasu i nie wiem, czy my bierzemy się za nowe do przodu, oczywiście tak trzeba robić, ale nie zapominajmy o sprawach zaległych. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytania? Proszę. Panowie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście, Drodzy Słuchacze. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą drogę, od razu się odniosę. Rzeczywiście, może i tak jak Pan Przewodniczący powiedział, uchwała odnośnie tej drogi, nazwijmy ją w cudzysłowie kolokwialnie drogą kopalnianą, została przyjęta i chodziło o zamianę, prawda? Dobrze tak. Mówię? Tak. O zamianę. I co z tego? Jak Państwo żeście uchwałę podjęli, szczerze mówiąc, a z urzędu było to blokowane albo nie zrobione. Rok czasu od podjęcia uchwały. Nie wiem, kiedy ta uchwała była podjęta. Nie było uchwały co do tylko drogi, decyzja. Tylko decyzja, że tak należy zrobić. Rozumiem. I powinny być podjęte działania przez gminę Fidley. I co zostało zrobione? Nic. Bo jak rozmawiałem z właścicielem kopalni, okazuje się, że rzeczywiście Państwo z nim rozmawialiście i tak dalej, ale co z tego, jak urząd albo ktoś po prostu blokował pewne działania. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj nagadali i nic z tego nie zrobili. Chodzi o decyzyjność pewną, że osoby w urzędzie powinny decydować. Państwo zadecydowaliście, że zamieniamy. Ale to my jako urząd powinniśmy tego dokonać. Uważam, że już dawno, bo z tego co wiem, to naprawdę długo już trwa. Na dzień dzisiejszy będziemy przystępować do podziału działek, bo ta droga, to nie jest droga, to jest działka pod drogę przez kopalnię, musi być podzielona celem określenia wartości działki do przekazania w zamian za inną działkę 10-metrową pod drogę, która rzeczywiście pewne rzeczy unormuje. Także mi chodzi o to, że naprawdę, jeśli
będziemy decyzyjni. Jeśli będziecie się trzymać tego, co Państwo ustalicie, to wszystkie rzeczy, mam nadzieję, że i nawet inwestycyjne, będą szły do przodu. Jeśli chodzi o Bykowszczyznę, to tak jak mówię, ja nie chcę odpowiadać za poprzedników, bo ja jestem tutaj no, praktycznie drugi miesiąc. I uważam, że troszeczkę się w urzędzie też zmieniła i decyzyjność, i zmieniło się podejście do osób, do naszych mieszkańców. I myślę, że jeżeli chodzi o nasze dogadywanie się na przyszłość, to będzie, jeśli nie wzorowe, to poprawne. I będziemy nawet tą drogę na Bykowszczyźnie też, coś będziemy szli w kierunku, żeby coś z nią zrobić. Szanowni Państwo, przypomina mi to też sytuację, tutaj, że dogadaliście się też z uchwałą, która została podjęta na kolejne wydzierżawienie przez tego samego dzierżawcę budynku przy remizie OSP w Firleju. I co z tego, że Państwo podjęliście w czerwcu taką uchwałę, jeśli urząd nie podpisał umowy? Przepraszam, już podpisał, ponieważ zwrócił się do mnie pan Wachulak z taką prośbą, aby tą umowę w końcu podpisać. I podpisałem z nim tą umowę, określiliśmy warunki. Było to przed 30 września. I rzeczywiście człowiek miałby problem ze względu na to, że jeśli ta umowa nie zostałaby podpisana, to proszę Państwa, on straciłby koncesję na sprzedaż alkoholu. W okresie poza sezonowym, bez takiej koncesji, jego działalność najprawdopodobniej jest nieopłacalna. I teraz trzeba się zastanowić, dlaczego ta decyzja była blokowana. Jest już to uregulowane, pan ma podpisaną umowę i myślę, że dalej będzie prowadził swoją działalność. Ze spraw przyjemnych. Informacja z otwarcia ofert z dnia dzisiejszego dotycząca odbioru i transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Firlej. Proszę Państwa, do tej pory Ekotrans świadczył dla nas usługi, a dopiero w tej chwili, praktycznie przed wejściem tutaj z przerwy, dostałem od pracownika informację, że najtańszą ofertę wygrała firma z Adamowa, Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie, znaczy wygrała. Oferta jest dzisiaj otworzona. I do tej pory płaciliśmy, znaczy ja powiem, jaka jest różnica między Ekotrans, która obecnie dała ofertę, a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Adamowie. Proszę Państwa, Ekotrans, kwota 1 109 666, ich oferta. Gospodarstwo komunalne, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie 1 033 799, a Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie dał kwotę no troszeczkę niższą niż Lubartów, niedużo, ale zawsze niższa, 1 026 112 złotych. Także troszkę śmieci będą, wydaje się, że powinny być tańsze. To dotyczy zbieranych śmieci, nie trzon. Tak. To jest na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy. Tak, to jest na PSZOK-u chyba nie dotyczy. Ale to jeszcze będę dopytywał. PSZOK oddzielnie był, tak. Proszę Państwa, skoro już jestem przy głosie, to kilka jeszcze chciałbym poruszyć tematów niezwiązanych z pracą wójta. Tak jak mówiłem wcześniej, na spotkaniu, proszę Państwa, w bibliotece gminnej, gdzie mieliśmy konsultacje dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych, było kilka osób. Szkoda, że tak mało, ale myślę, że na następne spotkanie będzie więcej. Była informacja tylko, że może źle ogłoszona, zresztą może za późno to spotkanie by wyszło, ale informacja była. Proszę Państwa, co nam się szykuje, co chcielibyśmy zrobić w gminie i to też jak najszybciej, w najbliższym czasie opracować gminny program rewitalizacji gminy, ze względu na to, że są ogromne środki
w następnej perspektywie finansowej na realizację obszarów zdegradowanych gminy. I to mogą być budynki, to mogą być jakieś enklawy, przestrzenie publiczne, nie wiem, rynek nasz, czy nawet nasza remiza OSP, czy jakieś inne budynki. Trzeba będzie adoptować na inny cel, ale program finansowania jest bardzo, bardzo atrakcyjny. I ten gminny program rewitalizacji gminy zamierzam jak najszybciej no realizować, żebyśmy go po prostu uchwalili. Jeśli chodzi o sprawę nieruchomości w przypisówce, są już dokumenty, dzięki którym można założyć księgę wieczystą. Będziemy się starać jak najszybciej to zrobić, aby tą nieruchomość komunalizować. I proszę Państwa, ostatnio też wpłynął do mnie wniosek z Komendy Wojewódzkiej Policji o budowę komisariatu. Ten, ja mówiłem, że oni mają to w swoim programie inwestycji, ale ostatnio właśnie też wpłynął wniosek do mnie z prośbą do Państwa radnych o podjęcie decyzji, czy będziemy coś takiego, taką inwestycję realizować, czy nie. Uważam, że powinniśmy, ze względu na to, że Firlej powinien mieć komisariat. Po prostu powinniśmy mieć tu komisariat. Potrzebują 16 arów na tą inwestycję. Jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to zapraszam do siebie i szczegóły podam. Zresztą wiecie szczegóły, przecież to nie dzisiejszy temat. Ale bardzo chciałbym, abyście Państwo zdecydowali, gdzie ewentualnie taki komisariat ma powstać. Jeśli zdecydujecie, bo to oczywiście Rada o tym decyduje. Co jeszcze? Proszę Państwa, nie wiem, czy nawiązywać, ale nawiążę do pewnej rzeczy jeszcze. Otóż pod koniec roku jednemu z naszych, no w sumie współpracowników, bo jeżeli ma umowę, to jest współpracownikiem, kończy się umowa o doradztwo. I tak jak mówiłem, to doradztwo, sami panowie wiecie, w jakiej kwocie było, prawda? 7000 zł. Rozmawiałem z panami mecenasami, czy wypowiadać tą umowę, czy jej nie wypowiadać, bo uważam, że ta umowa jest niekorzystna ze względu na to, że my mamy mecenasów, a żeby podpowiadać przy wnioskach unijnych, to nie trzeba mieć specjalisty, tylko po prostu zadzwonić do instytucji, która taki projekt wdraża. I można wszystkich informacji dopytać. 7000 zł przy 4 wizytach kontrolnych, tak naprawdę nie wiem jakich, to wydaje mi się, że za dużo. Ale jeszcze, proszę Państwa, jest następna umowa, do której będę chciał dotrzeć na audyt. Audyt, który opiewa na 30 pewnie 6 tysięcy, bo z tego, co wiem, tak można wyliczyć. Nie wiemy, co to jest za audyt, przynajmniej ja nie wiem. Nie mam tej umowy. Prawdopodobnie moja poprzedniczka spisywała tą umowę. Zechcę dotrzeć do firmy, która jest na pieczątce. I szanowni Państwo, co miesiąc wypłacamy 3000 zł. Nie wiemy, czy to jest kwota za już coś zrobionego, czy nie, ponieważ nie mamy tutaj centralnej ewidencji czy rejestru umów. Tej umowy po prostu nie ma. Mam nadzieję, że się znajdzie, albo jeśli zablokujemy przepływ środków, bo ja muszę mieć podstawę, żeby wypłacić takie pieniądze. Jest umowa? A to o tym nie wiedziałem, pani skarbnik. Myślałem, że tej umowy nie ma, bo do dzisiaj jestem w świadomości takiej, że tej umowy nie ma. Jeśli jest, to ja zechcę z panią skonsultować to, ale nie ma planu audytu, tak? Nie ma dokumentów audytowych. Szanowni Państwo, no można wypłacać 3000 bez jakichś dokumentów, no nie wiem, no.
Dla mnie to jest niesamowite, w jaki sposób funkcjonowała ta gmina. Mam nadzieję, że przy wsparciu pani sekretarz zrobimy tutaj znaczące zmiany, bo proszę państwa, nawet to, czy ludzie mają dostęp do poszczególnych osób, też jest ważne. Czy nasi mieszkańcy będą mogli przyjść i bezpośrednio załatwić sprawę, bo są sprawy, gdzie nie można czekać. I sam przez ten miesiąc doświadczyłem sytuacji, w których no, poszczególne osoby przychodziły i mówiły: panie wójcie, ja muszę dzisiaj to mieć, bo dzisiaj jest notariusz, jutro jest notariusz, ja nie mogę czekać 7 dni. Więc takie zmiany zechcemy wprowadzać. No i przepraszam, ale też muszę to powiedzieć, dlaczego do tej pory nie było pani sekretarz powołanej. Szanowni państwo, nie będę mówił na pewno dlaczego, ale to jest moja subiektywna opinia. Dlaczego, mimo że mieliśmy obowiązek powołać, czy przepraszam, zatrudnić panią sekretarz, to tego nie robiliśmy. Otóż nie wiem, jakie były zamiary mojej poprzedniczki, ale proszę państwa, mimo że z tego co wiem, moja poprzedniczka brała maksymalne kwoty. Wójcie, przepraszam, że panu przerwę. To dostała również... Nie róbmy kampanii wyborczej z Dobrze. Sesji. Szanowni państwo, muszę Proszę o argumenty i do brzegu. Dobrze. Argument jeden. Pierwsze. Poprzedniczka brała pieniądze, pełniąc zakres obowiązków sekretarza gminy. I ja wiem, że to jest kampania, my jesteśmy w okresie kampanijnym, ale proszę państwa, jeżeli zastępca wójta bierze kwotę, oczywiście nie całą za sekretarza, ale zakres obowiązków, to ja rozumiem, że pani sekretarz nie byłoby do tej pory. Przepraszam państwa, że to, ja wiem, że to jesteśmy w okresie kampanijnym, ale ja bym chciał regulować pewne rzeczy i nie dopuścić do takich sytuacji, jakie były. Kwestia decyzyjności, już o tym wspomniałem. Jeśli będą pytania albo zażalenia, to słucham. Proszę, panie Marku. Panie przewodniczący, szanowni radni, pracownicy Urzędu Gminy, zaproszeni goście, państwo sołtysi. No, każdy był chyba zaniepokojony w związku z tym, że nie występuję. Nie omieszkałem się pofatygować. Pierwsze pytanie do pana Siwka. Czy może pan powiedzieć, jaki procent wyborców wziął udział w głosowaniu w naszej gminie? Chciałbym tę informację dostać w miarę szybko. Bo to będzie zależeć od następnych moich. Sprawa audytu. Powiem, no było. Audyt został chyba zgłoszony zaraz po wyborach i powiem, później mieliśmy się z tym zapoznać. Później był COVID, później sprawa przycichła. Zostało jak zostało. Osobista sprawa. Trudno. Podejmę tutaj dyskusję. Szanowni państwo, sprawa solarów, przeglądów odbywa się od jakiegoś czasu. W dyskusji natomiast fizycznie jest to bardzo słabo. Zadzwonił do mnie pan, będąc na wyjeździe, nie przedstawiając się, kto pyta o solary. Myślałem, że chce mi wcisnąć solary, ale on mówi, że będzie przegląd. Mówię, jestem na wyjeździe. Czy on może przyjechać w niedzielę? Ale zaznaczył, że na 5 minut. Więc ja jako pracownik fizyczny i właściciel firmy wiem, że żadnych przeglądów na dachu nie jestem w stanie zrobić w 5 minut. On powiedział, że on tylko popatrzy i będzie wiedział, czy wszystko funkcjonuje. Szanowni państwo, nie tak mają być. W przerwie kolega Paweł powiedział, że u niego też by w niedzielę w 3 minuty załatwił. Chciałem właśnie to powiedzieć. Szanowni państwo, prosiłem tu kilka miesięcy temu instrukcję. Tak jak jest instrukcja samochodu, kiedy co powinno być przejrzane. Nigdy takowejśmy nie dostali. Pan pracownik, który się tym zajmuje, pan Piotr powiedział, że glikol nie podlega wymianie, ale instalacja
Solanna nie jest tylko glikol. Są inne rzeczy, które powinny zostać sprawdzone w czasie tej gwarancji. Czy zostało wyjaśnione, kto zagubił pismo, które nie wpłynęło na forum publiczne? Chodzi o sprzedaż działki nad jeziorem, zamiar kupna działki nad jeziorem. Prośba mieszkańca, który mieszka obok tej działki. Jest to działka, która została przekazana przez naszą wspólnotę Firleja i zarząd wspólnoty by stosował pismo, które nie poszło dalej. Czy zostało ustalone, kto przyjął to pismo i dlaczego nie poszło to dalej? To jest bardzo istotna sprawa ze względu na to, że no niestety takie ludzie, którzy składają pisma, oczekują odpowiedzi, ewentualnie, że bieg zostanie nadany danemu pismu, a niestety tutaj sprawa została na tą chwilę dziękuję i jeśli może ktoś mi odpowiedzi. Może Piotr. W głosowaniu do Sejmu wzięło 66,85%, prawie 75% uprawnionych. To jest 3000 głosów, 3023 oddane głosy. Tak. Uprawnionych było 4522 osoby. Na pewno są dane. Skąd moje pytanie? Nie wszyscy o tym wiedzą. Nie zostaliśmy poinformowani, ale usłyszałem. Czy zostało 250 tysięcy przelane na konto naszej gminy w związku z frekwencją powyżej 60%? Przepraszam. To powiedział pan premier Mateusz Morawiecki. Proszę państwa, opuszczę ten fragment i wtedy będziecie państwo mogli to usłyszeć. Ale taka sytuacja miała miejsce, że gminy do 20 tysięcy mieszkańców otrzymają po 250 tysięcy za frekwencję powyżej 60%. Jeśli państwo chcą, pokażę nagranie. Zdjęcie również zrobiłem na wszelki wypadek, żeby nie było niejasności. Nie ma takiej potrzeby, wierzymy panu na słowo, że tak. Że mógł obiecać, tak? Że tak mógł powiedzieć. Na pewno obiecam. Los będzie jeszcze dłuższy. Dziękuję. Panie Piotrze, mogę pana prosić o wyjaśnienie pisma, które wpłynęło 26 marca 2023 roku od wspólnoty gruntowej wsi Firlej. Pismo, panowie, którego ja naocznie widziałem, było adresowane do Rada Gminy Firleju oraz Wójt Gminy Firlej. To pismo tak, zostało skierowane do Rady Gminy Firlej, do Wójta Gminy Firlej. Może ja proponowałbym współwizję. Będzie współwizja. Dzień dobry państwu. To pismo zostało złożone, datowane 26 marca, wpłynęło 30 marca do Rady Gminy Firlej i Wójta Gminy Firlej. Zostało dekretowane tylko do mnie i to pismo posiadam w dokumentach. Natomiast z tego co wiem, nie zostało zadekretowane do Rady Gminy. Dziękuję. Także trzeba najpierw sprawdzić u źródła i spokojnie podejść do sprawy, nie robić show na sesji Rady Gminy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do punktu kolejnego. Zakończenie obrad. Kończymy obrady 62. Sesji 8. kadencji Rady Gminy Firlej. Dziękuję.